Paweł Strzępy. Nagroda za pierwsze miejsce. Zgrało się fajnie, poziom jest dosyć był wyrównany. Awansowałem z drugiego miejsca, wszedłem z buty. Finał był ciężki, stresujący. Trening? Był trening. Mam już FIFA 11 od jakichś 2 tygodni. Z kolegą sobie trenujemy. Przychodzi do mnie, często gramy z wolnej czasu. Cieszę się, że wygrałem. To jest mój drugi turniej. Uważam, że warto robić takie typu imprezy, ponieważ młodzi ludzie mają przynajmniej co robić. Młodzież zajmuje się czymś innym niż tylko chodzeniem po ulicach. Przede wszystkim jest to też związane z sportem. Wiadomo, że teraz w miesięcznych zimowych nie można zbytnio grać na zewnątrz ani w piłkę, ani uzupełniać żadnej dyscypliny sportu i warto pograć, myślę, na przykład w PlayStation, czy w jakiekolwiek inne gry związane też ze sportem. Ja uważam, że takie imprezy powinny być cykliczne. W mieście naszym ponad 6 milionów złotych wydaje się w ciągu kadencji na Radę Miejską, na utrzymanie radnych, na ich diety. Uważam, że w przyszłym kadencji przydało się nam namówić radnych na to, żeby chociaż jedną pensję swoją w ciągu roku wydali na zakup takiego sprzętu, czyli konsol do gry i organizację w świetlicach, takich miejsc socjalnych, gdzie można by zagrać, gdzie można by szkolić takich młodych ludzi, że oni po prostu mogli między sobą rywalizować, co jest bardzo ważne i przede wszystkim w jakimś duchu sportowym grać przeciwko sobie i w ten sposób byśmy odciągnęli ich trochę od tych złych rzeczy, które teraz na niej po prostu są skazani, jak na przykład na dopalacze, na spędzanie czasu z kolegami choćby przy piwie.